Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zbudować większe, mocniejsze, wytrzymalsze ramiona, gdzie ręka w koszulce będzie pękał, to dobrze trafiłeś. Servus, tu Marcin z GNT. Dziś przedstawimy Ci 4 tipy, które pozwolą Ci zbudować łapę niczym sam Arnold Schwarzenegger. Tip pierwszy. Wykonuj odpowiednią objętość treningową. Pierwszym krokiem, który musisz zrobić, jest upewnienie się, że wykonujesz odpowiednią ilość serii, żeby dać mięśniom odpowiedni bodziec do wzrostu. Jest to niezbędne, ponieważ okazuje się, że jest pozytywna korelacja między ilością wykonanych serii tygodniowo, a tym, jak mięśnie będą odpowiadały wzrostem. Tak więc, jeżeli nie jesteś zadowolony z dotychczasowych efektów, może warto byłoby rozważyć dodanie kilka serii tygodniowo do swojego treningu tricepsów i bicepsów. Świetnie ilustruje to poniższa grafika poświęcona wytrenowanym mężczyznom, którzy wykonywali 6, 18 i aż 30 serii tygodniowo na bica i trica. Po 8 tygodniach zaobserwowano znaczący wzrost siły, masy i wytrzymałości mięśniowej przy zaledwie 3 13-minutowych sesjach treningowych w tygodniu. Oznacza to, że zwiększenie objętości treningowej z tygodnia na tydzień może doprowadzić do znaczącego zwiększenia się objętości Twoich ramion. Co powinieneś zrobić, jeżeli aktualnie Twoja łapa nie rośnie? Dodaj do swojego planu treningowego dodatkowy zestaw ćwiczeń na biceps i triceps, albo zwiększ ilość serii wykonywanych w ciągu tygodnia. Co tydzień, jeśli to możliwe, dokładaj po 12 serii na trening mięśni ramion, aż dojdziesz do 30 serii. Pamiętaj, by do tej objętości również dodać ćwiczenia, w których mięśnie ramion pracują jako mięśnie asystujące przy takich ruchach jak na przykład wyciskania czy podciągania. Gdy nie zauważysz zadowalającego efektu, wróć do punktu pierwszego. Nie bój się rotować objętością, szokuj mięśnie. A teraz przerwa na autoreklamę. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, może zainteresują Cię też nasze e-booki z gotowymi planami treningowymi dostępnymi na stronie gotowynatrening.pl. Tip numer 2. Wykonuj ćwiczenia ramion na początku treningu. Ale jak to? Przecież na początku treningu zawsze wykonuje się ćwiczenia wielostawowe jak martwy ciąg czy przysiad. Tak, ale jeżeli Twoim celem jest zrobienie łapy powyżej 40 cm, a dotychczasowe metody treningowe nie działały, postaraj się wyjść na chwilę poza schemat i zobacz, jak zadziała na Ciebie ten tip. Dzieje się tak, ponieważ wiele badań wykazało tendencję, w której osoby trenujące na siłowni osiągały o wiele lepsze profity, wykonując ćwiczenia na początku sesji treningowej. Na przykładzie opublikowanego w 2010 roku porównano efekty dwóch scenariuszy treningowych. Wykonanie ćwiczeń złożonych przed ćwiczeniami izolacyjnymi ramion lub wykonanie ćwiczeń izolacji przed ćwiczeniami złożonymi. Po 12 tygodniach stwierdzili znaczący wzrost mięśni tricepsa, gdy najpierw wykonano ćwiczenia izolacji ramion, podobnie jak przy bicepsach. To odkrycie zostało powtórzone również w innym badaniu, gdzie naukowcy wysnuli pewne wnioski. Jeśli ćwiczenie jest ważne dla indywidualnych celów treningowych, powinno być wykonywane na początku sesji treningowej, niezależnie od tego, czy jest to ćwiczenie na dużą, czy na małą grupę mięśniową. Tip numer 3. Skoncentruj się na postępach w treningu ramion. Z tygodnia na tydzień powinieneś skupić się na dwóch mega ważnych rzeczach. Po pierwsze, powoli zwiększaj ilość powtórzeń, które masz do wykonania w serii. Druga rzecz, powoli zwiększaj ciężar, którym jesteś w stanie wykonać założoną liczbę powtórzeń w serii. Ale pamiętaj, nie staraj się z tygodnia na tydzień zmieniać ćwiczeń w imię tej zasady szokowania mięśni. Nie będziesz mógł przez to skupić się na byciu lepszym w danym ćwiczeniu, przykładowo na zrobieniu większej ilości dipów czy dołożenia ciężaru na sztandze. A pamiętaj, że postęp w danym ćwiczeniu będzie prawdopodobnie powiązany z tym, że twoja łapa będzie puchła. Tip 4. Nie wykonuj ćwiczeń na przysłowiowy odpierdol. Jeżeli nie będziesz wykonywał ćwiczeń prawidłowo, technicznie, to nie wykorzystasz jego pełnego potencjału. Przykład. Wykonując ćwiczenie ugięcia ramion z hantlami lub z sztangą, bujasz całym tułowiem, to nie dość, że nie pracuje tutaj biceps, to kompensujesz cały ruch w odcinku lędźwiowym. A co zrobić, jeżeli tak się dzieje u Was? Oprzyj się plecami o ścianę, pozwoli to wyizolować cały ruch, dzięki czemu będziesz mógł się bardziej skupić na pracy mięśni bicepsa. Zapewne zmniejszy się również ciężar, którym będziesz wykonywał dane ćwiczenie, jednak bicep będzie płonął jak nigdy wcześniej. Spróbuj sam. Podsumowując, naucz się prawidłowo wykonywać ćwiczenia, schowaj ego do kieszeni i zmniejsz ciężar, jeżeli miota tobą jak szatan. Skup się na czuciu mięśniowym, myśl o tym, jak pracują Twoje mięśnie. Tak więc przestań trenować łapę w samotności przed komputerem i dalej na siłownię. Zastosuj się do powyższych wskazówek i jeśli materiał się podobał, nie zapomnij o zostawieniu lajka, skomentowaniu materiału i oczywiście zapierdol w dzwona, tak żeby nie ominęły Cię kolejne materiały. A my widzimy się już za tydzień o tej samej porze. Do zobaczyska. Siła!